Powiem to w trzech słowach. Liczyłem, ile słów powinienem użyć. Dostajemy straszny łomot. No jest nieźle, jest ciężko. Cały czas mocno trenujemy. Teraz jeszcze jest tydzień. Witam. Igłą szytę tu się czai. Teraz jeszcze jest jakieś szkolenie tygodniowe dla trenerów z ligi, więc dostajemy jeszcze większy łomot. Chyba to jakaś taka trochę delikatna pokazówka, więc jest ciężko. Ci, co zostali, na pewno będą liczyć na uniwersjadę. Jeżeli się uda, oczywiście, jeżeli trener wybierze, jeżeli pojedziemy na uniwersjadę, bo jeszcze to nie jest takie pewne, że reprezentacja, ten drugi skład pojedzie na uniwersjadę. W następnym tygodniu dojeżdża na pewno Bartek Kurek i na pewno Łukasz Żygadło. I z tego, co mi wiadomo, jest nas naprawdę bardzo dużo, dlatego tak staram się pomyśleć chwilę. Myślę, że to będą wszyscy już. No, oni są ostatnimi. Na pewno mamy nowego trenera, mamy nowego drugiego trenera, mamy kilku nowych zawodników. Ja myślę, Będzie na pewno wesoło, tak jak powiedziałem, będzie interesująco, będzie, wydaje mi się, bardzo młody zespół z kilkoma doświadczonymi zawodnikami, którzy na pewno będą nam pomagać. Dlatego zapatruję się bardzo, bardzo optymistycznie na ten przyszły sezon. Szczerze mówiąc, tak znając Bartka i tak sobie myśląc, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, no to myślałem, że byłem pewien, że do Bełchatowa raczej nie wróci, a myślę, że to dobry. Jak usłyszałem, że może, że jest taka szansa, żeby pójść do Włoch, to na pewno, to byłem pewien, że wybierze ten kierunek, bo myślę, że chyba jest troszeczkę jednak ciekawiej w tej włoskiej lidze niż w rosyjskiej. To zaczynając od Winiara, skoro tak jasno komunikuje, to nie trzeba nic wyjaśniać. Jest bardzo dobrym graczem, którego chcą kluby z całego świata, najlepsze kluby z całego świata, więc na pewno te oferty są ogromne. Nie ma co się dziwić, że też chce jakoś dla siebie, dla swojej rodziny jak najlepiej. Tak. A co do Aleksa, myślę, że Aleks no miał na pewno trudną decyzję, bo grał cały sezon, zeszły bardzo dobry sezon, no ale zostając tutaj z Mariuszem, który pewnie wróci na atak, no ta rywalizacja, dla nas by było super mieć dwóch takich atakujących na pewno, ale myślę, że dla niego to by była trudna sytuacja i wybrałby coś pewniejszego, coś, gdzie może się dalej jeszcze lepiej rozwijać. Mam nadzieję, że trafi do bardzo dobrego klubu, w którym będzie mógł grać chociażby tyle, co w zeszłym sezonie. No niestety byłem w ZOO w tym czasie, jak Legia grała. Nie, chciałbym się wybrać na mecze Legii, ale akurat moja dziewczyna za bardzo nie lubi, a wracam do rodziny, do dziewczyny, więc staramy się jakoś inaczej organizować ten czas. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się przed końcem sezonu na mecz Legii pójść i na pewno na Facebooku będziecie mogli to zobaczyć, jeżeli wybrałbym się na taki mecz. A majówka dobrze, nawet nie wiedziałem, kiedy minęła, bo siedzieliśmy tutaj w spale cały czas.